Kto jest wzorem profesjonalizmu w szatni? Absolutnie jest nim Piotrek Celeban. Zawsze jest pierwszy ze mną w szatni, ale on również pierwszy kładzie się do spania i również pierwszy staje. Również je same zdrowe rzeczy o odpowiednich porach. Rzetelnie przykłada się do treningów i jest wzorem do naśladowania dla całej drużyny i tym nas zaraża. A najgłośniejszy piłkarz w szatni zespołu? Najgłośniejszym piłkarzem jest ich dwóch. W sumie jeden. Algikiewicze to są, jeden i drugi. Krzyczą, mówią dużo. Znaczy, nie, dużo nie mówią, cały czas mówią. Więc to jest piękne. Rzeczywiście, jak jednego nie ma, to aż się zastanawiamy, kiedy wróci, bo przyzwyczailiśmy się do tego. A kto jest najbardziej skupiony i małomówny przed meczami? Mariusz Pawelec. Absolutnie się nic nie odzywa. Wydobyć z niego cokolwiek w dniu meczu jest graniczy z cudem, więc musimy naprawdę się napocić, żeby cokolwiek od niego jakąś informację uzyskać. Najwięksi żartowni się w szatni to także Gikiewicza? Jest ich sporo, tych żartownisi, bo gdzieś tam zawsze do tego grona dochodzi i Fojut, i Madejos, i Sztylka, Darek, i kto tam jeszcze. Wielkie poczucie i Żukowski. To poczucie humoru jest naprawdę bardzo duże u nas w drużynie. A kto zanim wyjdzie z szatni najwięcej czasu spędza przed lustrem? Madejos chyba. Łukasz Madej, tak. Tak, on przykłada wagę do tego, do swojego stylu funkcjonowania, a także i wyglądu. No to jest nasz taki piękniś, tak. Rzeczywiście. A największy gadżeciarz w szatni zespołu? Marian Kaleman. Uwielbia wszystkiego rodzaju nowe telefony czy laptopa. Apple to praktycznie chyba wszystko ma. Zawsze mówi, ja jabłko kocham, on mówi, ja jabłko kocham, ja lubię jabłko, u mnie żona też ma jabłko, więc my się śmiejemy, że zawsze, że on to jabłko lubi rzeczywiście i on to ma taki chęć właśnie coś takiego mieć. A mistrz PlayStation i innych gier na konsolę? Tutaj dochodzi, jest Marian, jest Fojut Jarek, a także nasz kierowca autobusu, Grzesiu, który zawsze ze sobą PlayStation ma, albo prawie zawsze, więc u niego się często spotykamy. No jest sporo graczy, bo jest i Marek Wasiluk jeszcze do tego grona dochodzi. Zawsze gdzieś tam na tym obozie mamy parę padów i oni się tam spotykają w pokoju i tylko słychać, i wiadomo w którym pokoju się to odbywa, bo oni tam siedzą po czterech, czy tam po dwóch w drużynie są i tam krzyczą, walą i zakładają się na to wszystko, więc to tak, oni to robią, tak. A największy znawca piłki nożnej w zespole? Gwardiola to jest nasz. Mamy swojego Gwardiolę w drużynie, który będzie świetnym trenerem i który będzie, jak będę miał kiedyś w przyszłości syna, to chciałbym, żeby trafił na takiego trenera jak właśnie on. Myślę, że on, myślę, że Madejos również ma dużą wiedzę historyczną przede wszystkim do tego, a mówię tutaj o Darku Pietrasiaku. A najbardziej przesądna osoba w szatni zespołu? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że każdy ma zachowany jakiś rytuał. Dużo jest nasz. Rzeczywiście to prawda, że w drużynie jest paru chłopaków, którzy mają swoje rytuały. I jest ich sporo. Tutaj jeden idzie, rozbiera się dopiero 15 minut przed rozgrzewką. Drugi, nie wiem, pije na przykład więcej wody 20 minut przed rozgrzewką. Jeden siada, drugi idzie do ubikacji w tym momencie. Więc tych rytuałów, jeden zawiązuje buty od lewej nogi, drugi od prawej. Jeden najpierw zakłada getry, później dopiero ochraniacze. Jest mnóstwo tych rytuałów i rzeczywiście sporo zawodników jest przesądnych. A na koniec piłkarz najmocniej związany ze Śląskiem? No to Darek Sztylka, absolutnie. Uważam, że to jest prawdziwy kapitan tej drużyny, ikona tego klubu, tego Śląska. On kocha Śląsk, on w jego sercu jest Śląsk. On się urodził, jakby można w cudzysłowie powiedzieć, na Oporowskiej, czy gdzieś tam z napisem WKS Śląsk Wrocław, historią WKS Śląsk Wrocław. Bardzo się cieszę, że mogłem go spotkać na swojej drodze, bo szybciej sprzedał nam tą miłość właśnie, czy zaraził nas tą miłością właśnie do tego klubu, więc dzięki niemu też szybciej się aklimatyzujemy w drużynie.